Szczęść Boże, coś wam powiem. Wyobrażam sobie ten XII-wieczny Asyż i Franciszka stojącego na środku rynku, który oddaje ojcu wszystko, co posiadał, by podjąć się nowej drogi wyznaczonej przez Chrystusa. Idź, odbuduj mój kościół, brzmiało wyzwanie. Tu nie trzeba było się zastanawiać, czy powołanie tego młodzieńca było z Ducha Świętego, czy też było kalkulacją zysku i strat na przyszłość. Bo on, mając wszystko, wszystko zostawił i przyjął propozycję Jezusa. Wsłuchał się w słowa: lisy mają swe nory i ptaki powietrzne swe gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie głowy by mógł oprzeć. Wczoraj podano odpowiedzi papieża Franciszka na zapytania dotyczące synodu. Tak się zastanawiam, czy my dziś jeszcze słuchamy Chrystusa, czy też idziemy w kierunku naszych wygód. Komunia dla niesakramentalnych związków, błogosławieństwo dla par tej samej płci, kapłaństwo kobiet. Wszystko pozostawione indywidualnej ocenie. Jeżeli każdy będzie interpretował po swojemu, to dojdziemy do rozłamu. Jak wobec tego zrealizować chęć pójścia za Jezusem, dokądkolwiek się uda? Przecież to nie będzie możliwe, bo przy pierwszej niewygodnej sytuacji człowiek powie: a tutaj to ja nie chcę iść, tego nie zrobię, temu się nie poddam, a to jest za trudne. Można się zastanawiać, czy Jezus jest radykalny w swoich poglądach, czy normalny. Powiem krótko, podejście Jezusa jest bardzo uczciwe. On nas nie mami jakimś działem reklamy i promocji, jak to może być świetnie i przyjemnie. On pokazuje na samym początku, że nie ma nic ukrytego. Kiedy się podejmuje drogę jego śladami, nie ma nic napisanego drobnym drukiem, czego nikt nie czyta. Te trudne zasady mają konkretny cel. Wszystko jest po to, żeby nie budować swojej pozycji i układać sobie życia wygodnego. To nie ma polegać na tym, żeby przypodobać się ludziom, bo okaże się, że więcej zależy człowiekowi na ludziach niż na Panu Bogu. Dobra nowina nie może czekać, aż wszystko ustawi się pod siebie. Nie można ustawać w pracy nad własnym zbawieniem gdzieś na końcu listy do zadań do wykonania, bo wiara nie może być piątym kołem u wozu. Zobaczmy, że prawdziwie chrześcijańskie życie jest życiem radykalnym. Nie tylko dlatego, że chcemy wszystko przyporządkować Ewangelii, ale przede wszystkim chcemy, by każde nasze działanie, to proste i to skomplikowane, było przejawem Ducha Jezusa Chrystusa, który nas motywuje. Napełnieni Duchem Świętym możemy emanować Chrystusem w każdej chwili. Pan, przychodząc na świat, zobaczył, że wszyscy ludzie mieli swoje miejsce. On go nie miał, nie znalazł wśród ludzi, ale w żłobie, wśród bydła i zwierząt oraz wśród prostych i szczerych ludzi. Tak napisał święty Hieronim. I nie znajdzie wśród nas miejsca, dopóki nie zrobimy tak jak Jan Chrzciciel. My będziemy się umniejszać, by Pan mógł wzrastać. U świętego Jana w Ewangelii czytamy o Bogu, który przyszedł do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Niestety więcej jest momentów, kiedy ludzie odrzucają Bożą miłość. Więcej jest chwil, kiedy grzech jest częstszym gościem w naszym życiu niż Pan Bóg, którego czynimy bezdomnym. On pokornie to przyjął, choć nie jest słaby, by się temu przeciwstawić, lecz szanuje naszą wolność. Więc nad tą wolnością trzeba nam pracować, by zbytnie popuszczenie wodzy naszej fantazji nie sprawiło, że zamiast wolności doświadczymy zniewolenia nieustannym pragnieniem układania sobie życia według własnej modły. Niech Pan wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.